Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku vloga i w tym odcinku powiem Ci, co zrobić, jeżeli masz takie wrażenie, że się zakopałeś lub też zakopałeś w różnych czynnościach, czyli masz takie wrażenie, że w sumie nie wiesz, za co się zabrać, bo jest tak dużo tych rzeczy, więc jak ja sobie z tym radzę? Oczywiście też dużo rzeczy mam oddelegowanych, ale oczywiście nie wszystkie, bo to też jest ważne, bo niektórzy jakby przeceniają, ci, którzy nie delegują, nie oddelegowują tak realnie jakichś swoich spraw, czyli i tak większość robią sami, no to powielają pewne mity na temat delegowania, czyli innym doradzają, żeby delegować, a sami tego nie robią, bo jakby nie rozumieją, że samo delegowanie też jest jakąś pracą i oczywiście no, lepiej jest się nauczyć i nabrać tego nawyku delegowania. To mam takie fajne widoki. O. Czyli jakby, no bo tak, niektórzy nie chcą poświęcić tego czasu, który zajmie im nauczenie się delegowania, bo jakby nauczenie się delegowania w sumie nie jest to nic skomplikowanego, żeby nauczyć się wydawać polecenia innym, ale bardziej oduczenie się tego nawyku, że wszystko chcę robić sam. To jest, myślę, że ten początek, ale ja tutaj zasada poczucia tej krwi, czyli jeżeli raz coś oddelegujesz i zobaczysz, jaką ulgę masz z tego, że ktoś wykonuje coś za ciebie, no albo masz na przykład taką świadomość, że praktycznie pewne rzeczy robią się same. Na przykład ja sam nagrywam podcast, sam go montuję, bo przeważnie to robię w niedzielę wieczorem, więc montuję go dosyć szybko, samodzielnie, ale na przykład już zamiana podcastu w materiał wideo, tam się robi to takim programem Headliner, no to już robi mój pracownik. No i mam taką frajdę z tego, że jakby w ogóle nie muszę o tym pamiętać, a mam gwarancję tego, że gdzieś tam rano w poniedziałek ten odcinek już sobie wleci. No i jakby ta idea delegowania polega na tym, że jeden z takich pierwszych kroków do delegowania, czy oddelegowania pewnych spraw, jest to, żeby sobie wyliczyć, ile jest warta godzina Twojego czasu pracy, bo wtedy zaczynasz tę godzinę bardziej szanować. Więc ja na przykład, nie wiem, jak jestem w Hiszpanii i myślę o tam zakupie kolejnego mieszkania w Hiszpanii, no to jeszcze mam takie stare nawyki, że o, nie wiem, kupiłbym trochę tańsze i bym je gdzieś tam sobie po godzinach wyremontował i od razu sobie myślę, że to jest głupie, no bo jakby mi się nie opłaca, bo ja w tej godzinie, jak sobie zrobił webinar przykładowo za 300-355 tysięcy w dwie godziny, wiadomo, że nie robię tego codziennie, no to taka godzina, czy nie wiem, dwa dni poświęcone na to, żeby, nie wiem, pomalować mieszkanie, nie ma żadnego sensu. I dlatego za chwilę mi się przypomina, że gadam głupoty i w ogóle mam jakieś dziwne myśli. Ale to są takie stare nawyki, bo jakby w naszej kulturze nie zaczyna się od delegowania, jakby nie ma tej kultury delegowania. Rodzice nie mówią nam zleć to komuś, tylko mówią wręcz jest przeciwnie, nie? Że ktoś, powiedzmy, nie wiem, ma jakąś panią, która mu sprząta mieszkanie, to ci ludzie zawsze są w jakichś tam mniejszych miastach, są naznaczeni i mówi się, że mają służbę, nie? Pamiętam takie sytuacje u nas w mieście. Więc to jest jakby anty w ogóle, że to jest coś złego, nie? Delegować pewne zadania innym, więc nie ma tej kultury i ty musisz sobie ją wyrobić. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, żeby mieć więcej czasu, to jest wyliczenie swojej godziny czasu pracy i jakby zadawanie sobie pytanie, czy nie lepiej, żeby ktoś coś takiego zrobił za mnie, nie? Więc to jest bardzo ważna sprawa. No i tak jak Ci powiedziałem wcześniej, że to tym, nie wiem, remoncie, takie głupie myśli, które człowiek ma gdzieś tam odruchowo, no to właśnie polega na tym, żeby ja zawsze jak mam takie głupie myśli, a one przychodzą czasami, że coś może bym zrobił sam, to za chwilę sobie przypominam tą najważniejszą rzecz, że najważniejszą rzeczą jest koncentracja. I wtedy mówię temu staremu Mirkowi, ogarnij się, skoncentruj się na robieniu pieniędzy, a nie jakichś pierdołach. Więc to jest bardzo ważne. I teraz co robię, jak mam jakoś tam, nie wiem, nazbiera mi się dużo moich zadań, więc oczywiście sprawdzam, które z tych zadań może ktoś za mnie wykonać. I te, które mi zostaną, które ja mam zrobić, to sobie zapisuję albo na kartce papieru, albo używam sobie czasami Notion, chyba ES to się nazywa. To jest takie narzędzie, gdzie można sobie zrobić fajną checklistę i lubię te checklisty, akurat w Notion. Dlatego, że jak sobie zaznaczam takie zadanie, to mam taką małą frajdę, że wykonałem je, zrobiłem, więc jakby też mózg się daje trochę oszukiwać, że wow, zrobiłeś to i po to się robi te checklisty, po to się je skreśla, żeby mózg uczyć, że jesteś osobą skuteczną, że jesteś osobą, która daje radę. Więc jeżeli zakopiesz się i masz tak dużo tych czynności, to jeden z najprostszych rozwiązań to jest to, żeby po prostu sobie wypisać, co masz zrobić, i robić poszczególne czynności. Więc jakby musisz się nauczyć ograniczać czas myślenia do działania, bo jeżeli nawet się zakopiesz, bo to jest normalne, że w tym momencie gdzieś tam nam się nazbiera tych
różnych czynności, które musimy wykonać i one nas trochę przytłaczają i to jest normalne, to nie jest nic nienormalnego i jakby jest to naturalne, że to cię trochę przytłoczy, więc tym się nie przejmuj, ale tkwienie w tym, jakby robienie z siebie ofiary, jeju, ileż mam do zrobienia, nie dam rady, w co się wpakowałem, życie mnie przytłacza i rżnięcie takiej właśnie ofiary, no to jeżeli to będziesz robił 1, 2, 3 dni, to sytuacja się jeszcze bardziej pogarsza, więc jedynym zadaniem to jest po prostu, jedynym sposobem to jest wykonywanie krok po kroku tych małych czynności z tej listy. Może zacząć od tych najprostszych albo od tych najbardziej skomplikowanych. I to, czego się nauczyłem przez całe swoje życie i cały czas mnie to zaskakuje, to jest to, że te czynności, które ci się wydają, nie bierzesz się za nie, bo przypomina ci się, że one były skomplikowane, że musisz sobie coś przypomnieć, że już tego nie pamiętasz, nie wiesz, jak to robić. To jak zaczniesz to robić, to się okazuje, że to jest prostsze, niż ci się wydawało. Czyli pamiętałeś to jako coś bardziej skomplikowanego, a jak zaczniesz to robić, to się okazuje, że szybko idzie. Więc zawsze rozpoczęcie działania jest najlepszym sposobem na prokrastynację. Czyli jeżeli wiesz, że będziesz 2 dni się zastanawiał, to po prostu zacznij to robić i zobaczysz, że to jest jedyny sposób rozwiązania tego węzła. Jeżeli czujesz się, że jesteś w takiej bardzo, bardzo skomplikowanej sytuacji i masz już taki, wiesz, spadek, wchodzi w ciebie ta ofiara, nie? Typu, Boże, życie mnie przytłacza. I jakie to jest wszystko straszne, ciężkie, w co ja się wpakowałem, nie? Chcę się wyrwać z tego gówna i tak dalej, czyli wchodzisz w taką martyrologię, to polecam ci prostą technikę. Przejrzyj sobie swoje zdjęcia w telefonie, gdzieś tak sprzed roku i zobaczysz, że te zdjęcia sprzed roku pokażą ci sytuacje, w których czułeś albo czułaś się podobnie, czyli też wtedy ci się wydawała ta sytuacja beznadziejna, a teraz się z tego śmiejesz, że wydawało ci się to takie skomplikowane. Ja też miałem kiedyś wiele z takich sytuacji w życiu, że się trochę zakopałem, musiałem, nie wiem, w jednym momencie, w 3 dni zrobić jakieś, nie wiem, dziesiątki rzeczy, które ze sobą kolidowały, albo pamiętam, że zgodziłem się na jakieś szkolenie dla pewnej firmy, no i wszystko było fajnie, no mówię sobie, co tam, pojadę sobie na jeden dzień, no ale często jest tak, że ja się zgadzam na coś pół roku wcześniej, a później się okazuje, że to gdzieś mi wchodzi w jakieś szkolenie, jakieś webinary i robi się totalna jakaś kiszka, nie mogę się już z tego wycofać, bo tam ludzie zaproszeni, jakieś tam sale wynajęte. No i do tego jeszcze doszło to, że dzień wcześniej, chyba czy 2 dni wcześniej, jakaś mega gorączka mnie dorwała, czyli totalne warzywo, nie? No i jeszcze miałem jechać chyba ze 300 km samochodem rano i tam sobie, nie wiem, wziąłem leki, jadę jakieś tam od gorączki i mówię, kurde, zaczynam jechać, ale zawaliście, nie? Dam radę, myślałem, że jest tak strasznie, ale im bardziej w las, tym mówię sobie, jak ja mam tam gadać 9 godzin, jeszcze były 2 grupy. Jakby wyobraźnie myślałem, że to totalna katastrofa. Jakoś tam dojechałem i jak zacząłem mówić, to przełączyłem się na całkowicie inną osobę. Czyli ta adrenalina i tak dalej zaczęła działać. No i przetrwałem, tak? Później wracałem i byłem zadowolony z tego, że dałem radę. Oczywiście nie miałem dużo takich sytuacji, bywały, ale jak później sobie do nich wracam, to one się wtedy wydawały mega skomplikowane. Myślałem, że nie dam rady. A teraz sobie przypominam, że to się wydawało straszne, a takie straszne nie było, więc jakby 99% tych czynności, sytuacji w życiu, które wydają ci się totalnie beznadziejne, że w ogóle jakaś będzie totalna klapa, to się nie wydarzy. I przeglądanie sobie jakby starych zdjęć, to nie chodzi o to, że masz być sentymentalny, ale przejrzenie sobie, przypomni ci, że tam też były takie sytuacje krytyczne na tamten moment, wiesz, mózg ci panikował, a jak sobie teraz je przypominasz, to się z tego śmiejesz. I jeżeli teraz masz trudną sytuację, to uwierz mi, że za rok prawdopodobnie nie będzie już taka ważna. Jeżeli naprawdę była jakaś traumatyczna, to też pamiętaj, że twój mózg zrobi wszystko, żebyś jej takiej nie pamiętał, bo to jest też dla jego jakby komfortu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga. Zasubskrybuj mnie. Do zobaczenia.